Halo, halo, witam, witam wszystkich bardzo serdecznie w grze o tytule Off-World Trading Company. Razem ze mną jest kolega Ignacy. Dzień dobry. Bardzo mały youtuber, nikomu nieznany. Ignacy, dlaczego nie nagrywasz z nami Europki? Bo jesteś chujowy. Może wytłumacz widzom, tak? Może wytłumacz, o co chodzi, tak? Tak samo możesz wytłumaczyć widzom, dlaczego nie nagrywamy Europki dziś wieczorem. Bądź tak dobry. Może z tytułem wstępu jeszcze. W tym samym momencie, jak oglądacie ten odcinek, na moim kanale też się pojawił odcinek z innej gry, bo nagrywamy dwie oddzielne gry, żeby były na dwóch kanałach dwie oddzielne perspektywy, więc zachęcam do sprawy. Gra ta sama, tylko inna rozgrywka. To prawda. Może coś powiedzieć też o grze, panie niedźwiedziu, wiesz? Bo może nie wszyscy wiedzą. Wydaje mi się, że jak już wystartujesz, to będziemy mogli jakoś to bardziej im wytłumaczyć. Bardzo proszę. Z menu to trudno powiedzieć, z czym to się je. W sumie dawno temu... Symulator giełdy. Najprościej mi tak przychodzi. Trochę jak symulator giełdy. Nagrywaliśmy zresztą. Tam gdzieś nasza seria się stara znajduje chyba wtedy z Jeszcze Adim. Jeszcze są i z Adim graliśmy. Tak. I to jest w sumie w takim wielkim skrócie, to jest gra, która polega, jest to gra ekonomiczna, która polega na tym, by wykupić akcje swojego przeciwnika, rozbudowując swoją własną gospodarkę. To jest właśnie ta gra, tak wygląda mapa. No i chodzi o to, że najpierw muszę sobie wybrać jedną z, nazwijmy to, czterech raz, czy czterech spółek handlowych, każda ma jakieś tam swoje bonusy. Ja wybiorę jeszcze nie wiem jaką, bo to zależy od tego, jakie złoża minerałów znajdują się na mapie. Jak na razie widzę, że mapa jest straszna. Paskudna. No. Jest paskudna póki co. Każdy z tych takich dziwnych kwadracików, sześcianów w zasadzie, to są sześciany, Heks, tak, to są surowce. Na przykład tutaj widzę węgiel, tutaj widzę aluminium, tutaj widzę wodę. Węgiel, aluminium, woda, krze... Widzisz gdzieś wodę? Widzę wodę. Z dużo aluminium i żelaza, to w ogóle automatycznie sugerowałoby jedno z raz, bo każda z tych firm ma swoją jakby specyfikę. I generalnie rzecz ujmując, większość używa raczej wody, żelaza, stali, ale są frakcje, które używają czego innego, na przykład Scavenger frakcja, to jest ten lewy dolny róg, ten Reclamation Inc. Oni na przykład używają w większości przypadków właśnie do budowy karbonu właśnie, czyli węgla, tak rzeczonego. A ja właśnie zbudowałem Scavengerów i właśnie teraz będę budował im karbon, po prostu, bo muszę wydobyć karbon, więc wysyłam teraz fabrykę, tutaj fabryka mi powstanie, ona będzie wydać mi karbon, no i tutaj obok widzimy ceny tego wszystkiego, jak to wygląda na giełdzie, co ile teraz kosztuje, co się opłaca wydobywać, co się opłaca produkować, niektóre budynki wydobywają bezpośrednio, to wiadomo, niektóre budynki coś produkują z czegoś, tak? Jeżeli tego czegoś nie mamy, a mamy ten budynek, to trzeba to kupić, jeżeli chcemy, żeby to było jakkolwiek produktywne. Możemy także, znaczy mamy także ograniczoną ilość budynków, które możemy na start postawić. Ja mogę zbudować jeszcze dwie konstrukcje, ponieważ mam tylko dwa claimy, tak zwane, czyli mam dwa wolne pola, ale z każdym upgrade'em mojej bazy na wyższe poziomy dostaję tych pól jeszcze więcej. Ale na przykład, jeżeli gramy expansion, bodajże tam chyba Colonial Expansion, tak to się nazywa, to mamy jedno pole dodatkowe. Plus możemy, jeżeli gra na to pozwala, wykupić na black markecie dodatkowego claima, aczkolwiek my tej opcji teraz tutaj nie mamy, ponieważ z tego co zważyliśmy z Ignacem, black market, czyli tutaj właśnie czarny rynek, na którym mamy jest takie... losowy. Tak, to są różne takie dziwne zagrania, które mają na celu zniszczyć drugiego gracza, którym tutaj jest Ignacy, który... Co założyłeś? Gdzie ty się założyłeś w ogóle? Daleko. Daleko? Ciebie go nie widzę. Bardzo dobrze. Tutaj coś jest ciekawe. No dobra, czego ja potrzebuję, żeby przejść na drugi poziom? Potrzebuję węgla, no to mam. Potrzebuję aluminium, no to muszę zbudować fabrykę aluminium, chociaż widzę, że aluminium stanie. Znaczy fabrykę, na razie. Kopalnie drewna. Kopalnie drewna, dokładnie, musisz wybudować. Okej, czego ja potrzebuję? To i to. Dobra, już wszystko wiem. Tego mogę się pozbyć na początku. Tego jeszcze się nie muszę pozbywać. Zbuduję to, bo to się może przydać. Coś ciszyłeś się mocno, wiesz, niedźwiedziu? Tak, ciszyłem się, ale tak to troszeczkę. U siebie to i tak chyba będę słyszał się normalnie, tak mi się wydaje. Okej, dobrze. O! Padam! Już? Już przeszedłem na wyższy poziom, no i jak widzicie, dostałem nowe trzy klejmy, więc mogę zobaczyć nowe trzy budynki. I teraz muszę zacząć myśleć nad tym, jak ma wyglądać moja gospodarka, bo wraz z przejściem na wyższy poziom, tak naprawdę mamy także więcej zużycia wszystkiego, tak? W tym wypadku ja teraz zużyłam jedzenie, którego nie mam i jak widzicie, muszę to jedzenie kupować i na bieżąco to te $44. Tam to... Boli, co? Boli bardzo. Boli jak wtedy, kiedy przyszedłeś do mnie w nocy i... Jak ci idzie pójść Scavengerze? Dlaczego ty nie budujesz się na przykład prosto obok złoża? Wtedy nie wykorzystujesz, bo jak widzicie, to te linie, które lecą i to jest generalnie transport, ale transport można pominąć budując bezpośrednio obok. Tak. I teraz moje pytanie brzmi, dlaczego nie zrobiłeś tak? Bo i tak będę szedł w paliwo zapewne w przyszłości, ponieważ tutaj na ten transport jest właśnie zużywane paliwo. Im dłuższa droga, tym więcej paliwa zużywamy, a jeżeli paliwa nie mamy, to tak jak tutaj musimy je kupić. Aczkolwiek ja zbudowałem w taki, a nie inny sposób, ponieważ chciałem mieć blisko do wszystkiego. Nie wiem.
więcej. Tak, jakoś mi się to wymarzyło, że chcę mieć taką bazę, która będzie takim... W sumie, jak się nazywa ta baza na środku nasza? Kolonia, po prostu. Kolonia. Nowy Tien-Sin. Nowy Tien-Sin. Szkoda, że nie Nowy Paryż. Tak, były nazwy Nowy Paryż. Okej, mamy aukcję. To jest aukcja o claima, czyli o nowe jakby pole do budowy, bo z każdym poziomem mamy jakąś ilość, jakąś pulę budynków, które możemy zbudować. Nie możemy sobie ich budować ile chcemy. No to mówiłem właśnie. Aczkolwiek widzę, że Ignacy nie chce mi oddać tego claima i to jest taki pojedynek żelaznych nerwów. Kto jest cipką i kto zrezygnuje? Ja jestem cipką, ja zrezygnowałem, bo stwierdziłem, że 20 tysięcy za jeden claim to jest... Nie, ja nie chcę tego. Spłaci się, o tak powiem ci. Mhm. Okej, widzę, że zaraz będzie jeden... Widzisz to, co się będzie działo niedługo, czy nie? Jakaś burza pyłowa. Właśnie, to tłumaczenie jeszcze mi się bardzo podoba, nie wiem, czy tobie również. Tak, tak, to fajne jest to, kiedy jest połączone, połączone polski z angielskim. Tak, polinglish. Polinglish tak zwany. Może w to pójdę, bo potrzebuję, bo troszeczkę by mi się to przydało. Prąd ma to do siebie, że jego nie trzeba transportować. On jest bezpośrednio kablami połączony z bazą, więc tutaj nie trzeba patrzeć na nic, że na przykład... Masz prąd to... już? Tak, już mam prąd. Znaczy nie powinienem ci tego mówić. Widzę, wiatrówka. Nie chciałeś geotermala robić? Nie stać mnie po jeszcze, wiesz? No właśnie, prąd mamy trzy typy. Wiatr, słońce i jakby siłownia geotermiczna. Geotermiczna jest najlepsza, ale jest najdroższa. Wiatrowa działa zawsze, niezależnie od tego, tylko trzeba budować na wysokości. Słoneczna działa dosyć mocno, ale tylko w czasie dnia, bo mamy cykl dnia i nocy. Na przykład teraz się ściemnia delikatnie, nie wiem, czy zauważyłeś. Tak, 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 zauważyłem. To w ogóle, tak jak mówiliśmy, my to już kiedyś nagrywaliśmy w wersji bodajże alfa wtedy jeszcze. Oj, we wczesnej chyba nawet alfie my to nagrywaliśmy, tak, wiesz? I od tego czasu ta gra się nieźle rozwinęła, powiem szczerze. I między innymi widać to na mapie, bo ta mapa jest taka jakaś ładniejsza, mi się wydaje, niż ostatnim razem. Troszkę tak, troszkę jest ładniejsza. Tekstury są wygładzone i tak bardziej taka mniej płaska jest. Jak twoja dziewczyna! Ty a raczej narzeczona. A właśnie, no. Przegrałeś. Jak zwykle. Gwo gruba. Przegryw życia. Śmieć. No jestem, tak. Przyznaj, biję się w pierś. Mam jeden problem. Ostatnio za dużo konsumuję, wiesz? Życie? Nie, konsumuję za dużo. Dobrze wiedzieć. Różnych rzeczy. Właśnie mam ten sam problem, aczkolwiek staram się go jakoś zniwelować. Jak tam mój czarny rynek? Nie istnieje. A mój też. Aczkolwiek widzę, że moje akcje są wyższe. Jestem droższy. Co? Bo jestem bardziej zadłużony niż ty. Chociaż nie aż tak bardzo. W prawym górnym rogu właśnie widać wartość akcji. To symbolizuje mniej więcej kto wygrywa. No i wygrywa... Chociaż to jest bardzo, bardzo takie no, mylące może umowne być. Też tak bym powiedział, nie? I tutaj między innymi dostaję komunikat, kiedy Ignacy może mnie w całości wykupić, ponieważ jeżeli wykupi mnie 5 razy, albo ja wykupię jego, to wtedy no wygra ten gracz. 6, łącznie 6, trzeba tak. Przebić jeden raz jeszcze. Aha, no to 6 razy w sumie, tak? Jeżeli ja będę miał wystarczająco już pieniędzy, to będę mógł tutaj wykupić jedną z jego akcji, jak tak sobie 6 razy, no to wtedy wygrywam grę. Aczkolwiek, żeby to zrobić, potrzebuję pieniędzy, których obecnie nie mam, ponieważ muszą to być moje własne pieniądze, a nie pieniądze zadłużone, które tutaj widzimy, że zadłużyłem się już na 15 tysięcy. Bez sensu. Ja tam nie potrzebuję niczego. No to ja sobie tam. Wezmę. Serio? Co to możesz zbudować? Ja nie wiem, coś zbuduję. I zabrał. No to bierz to! No wezmę. No wiem, co to mogę zbudować. Prąd. Turbina. No można, chociaż tam tu turbina chyba nie za dużo da, wiesz? Tak szczerze mówiąc, to da 0,4. Słoneczna da 1,0. Więc... A, mam inny pomysł, co tam zrobię. Co kombinujesz? Co ja mogę tutaj sprzedać, żeby było dobrze i przyjemnie? Może sprzedam... Duszę. Duszę? Duszy nie chcę sprzedawać. Czemu? Bo właśnie popełniłem błąd i właśnie widzę... O Jezus, co ja zrobiłem? Nie, popełniłem błąd życia. Aż tak? Po co mi ten reaktor, jak ja wody nie mam, a nie mam claimów? Zapomniałem, że claimów nie ma i nie mogę kupować na Black Markecie. Tak normalnie to bym kupił na Black Markecie sobie ten claim, ale nie! O, jaka szkoda. No trochę tak. I szkoły znowu jest mega drogie. Aha. Bo znowu, bo z Ignacym graliśmy troszeczkę w tę grę... Przed, żeby się troszkę tak wdrożyć w rozgrywkę. Ignacy na szkle niestety wyrąbał w powietrze. Tu się ukryłeś! Tak patrzę, gdzie ta twoja baza? A i żywność poszedł, będzie ją sprzedawał teraz masowo. Ach, gałgan. Wody nie tylko żywność. Brakuje wody. Trochę sprzedam tutaj. Może inaczej, czy ja tutaj mogę coś wydobyć? Nie. Aja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 j
że dalej mam więcej akcji z tego względu, że jestem mniej zadłużony. Kwestia czasu, niedźwiedziu. No, w żaden sposób mnie to nie ratuje. To prawda. A
Ajajajajaj, dużo aluminium mam, ale co ja z tym aluminium mam zrobić? Też mam go dużo, tylko ono nic nam nie daje, wiesz o tym. W ogóle jeszcze tak tłumacząc, bo te ceny tutaj, które widzimy, też są zależne tak naprawdę od graczy, no bo to w sumie, jak mówiliśmy, działa jak giełda. Jeżeli teraz Ignacy zaczyna masowo sprzedawać na to szkło, no to, to cena szkła będzie szła w dół, im więcej go sprzeda, prawda? Bo będzie... Jest jeszcze naturalny popyt, możesz nakierować na kolonię i ona pokazuje, ile zużywa i to wpływa na ceny, bo ona kupuje, kolonia kupuje mimo wszystko cały czas jakieś towary tak. Od nas, tak jakby, od rynku. Mhm. My jesteśmy takimi firmami, które dostarczają im tutaj wszystkiego, czego oni potrzebują do szczęścia. Tak jakby, bo jakby naszym zadaniem jesteśmy takimi, powiedzmy, prywatnymi przedsiębiorcami, którzy jakby muszą manipulować cenami na rynku tak, żeby osiągnąć własne cele. Jak na przykład rozbudowa na następny poziom. Prywatny przedsiębiorca, kierownik. Kierownik, tak, dokładnie. Panie kierowniku... Nanotechnologia. Słabe. To prawda. Słabe, bardzo słabe. Aja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 j
was nie ukrywam. Aż tak? No aż tak, bardzo źle to zacząłem. Cóż, no szkoda, co ci będę mówił, niedźwiedziu. A ty masz, gdzie ty masz coś? Tu masz coś takiego, tu masz coś takiego. Nie używaj black marketu mi teraz, tu teraz. A, tak zademonstruję. Turbinę wiatrową, naprawdę. No to była jedna z akcji, bunt. Twoi widzowie właśnie buntują się, mówią, wolimy Ignacego i właśnie w ten sposób pracują dla mnie teraz w tym momencie. Dokładnie, wydobywają prąd dla niego, kopalnia prądu. Kopalnia prądu. Kopalnia prądu, dokładnie. Ta karbon sprzedamy. Mówisz takim językiem, no dobrze, co ja mogę zrobić? Jak mogę się uratować? Nie wiem. Szkło jest takie drogie, dlaczego to szkło musi być takie drogie? No cóż. Mam pomysł. Dobrze, że masz. Co to jest? Niech będzie. Niech twoja farma pracuje dla mnie. Bardzo proszę. Okej. Okay. Może się to przydać. Spoko. Na spokojnie, niedźwiedź. Ja chyba zburzę tę fabrykę aluminium, z tego względu, że... Fabryka, nie, Boże, kopanie aluminium, z tego względu, że ja za dużo wydaję teraz na transport tego, a dzięki temu będę może mniej spalał paliwa, to ja będę mógł sprzedać. No, paliwo jest dosyć drogie, wiem. Muszę wykorzystać siłę moich scavengerów, a siłą moich scavengerów jest black market. Szykuj pośladki. Okej. Okay. Nie bardzo mnie martwi to, ale dobrze. Turbina trochę staje się celem. No to widziałem. Uwaga, przed nami nadwyżka żywności? Nie! Nie! No dobrze, że mi to mówisz. Grubas. Nadwyżka sprawia, że ceny spadają akurat, paradoksalnie. Powinieneś się tak cieszyć, tak myślę. Ale mimo wszystko, właśnie bo grubas, bo ja tutaj ci wziąłem bunt na fabrykę żywności. A, trochę tak. O to mi chodzi. Wiesz co, też pamiętaj, że ja jestem scientific i moją cechą, że tak powiem, rasową, aha, jest to, że moje ataki we mnie są mniej efektywne, bo trwają 50% krócej, wiesz? Czyli super, że wybrałem scavengerów, którzy... Chcę to. Nie masz długu? Niewiele. Okej, dobra. Tyle mi starczy, żeby cię zaraz kupić. Ty jak możesz w ogóle? Staram się jak mogę, niedźwiedź. Źle się zachowujesz. Napiszcie mu w komentarzach, Ignacy, zostaw niedźwiedzia. On nie zasłużył na takie traktowanie. Nie. Napiszecie w komentarzach, moi drodzy, jak wygram. Ignacy, ale go pogoniłeś. Tego huncfota. Tak. A cóż, to rozbój słoneczny. Panel słoneczny production. Kondensator słoneczny production. Pasza biceps, pozdrawia. Zdecydowanie. Tak jak kiedyś grałem w Crusader Kings i tam miałem takie tłumaczenie. We must stop jego. We must stop je. Idealnie. We must stop jego. Okej, jeszcze to. Tutaj poproszę. No i bardzo dobrze się zaczyna dziać. Co takie masz niskie ceny aukcji? 50 tysięcy debetu tylko? Staram się ratować jak mogę. A, bałem się, że niedaleko zawędrujesz tym, wiesz? No niestety. No, jestem chyba już daleko przed tobą.
Nie wiem, czy to widzisz, czy nie widzisz, widzę, ale... Właśnie widzę, masz $20 ceny swoich akcji. Mi niepokoi. No, mam, to prawda. Blisko niedoboru. Ciekawe. Czego niedoboru, powiedz mi. Nie mogę powiedzieć. A, tlenu. Tak, tlenu. Całe szczęście go wytwarzam w niemałych ilościach. Mówisz? W takim razie... Może tak... Czy to są... Piec szklarski? Nie! O nie! O tak! O proszę! Proszę! Nie! Siepacze powstrzymują EMP! Miałeś siepaczy! A ja ci wysłałem piekurów! O proszę! Jaki niedźwiedźnik śmieszny! O nie! O jejku! No dobrze! No nie! Ła, w drugą stronę! Jak możesz? Po prostu, mogę. We caught the dirty rats. To inaczej. Cześć. No znowu! Jak znowu? Jak znowu? Jaki ty jesteś przewidywalny, to ław. Nie. O, idziesz w dewety? Idę, i tak już możesz mnie wykupić. Już? Dobrze, to zostawię cię jeszcze. Dam ci szansę na odbudowę. Już teraz to się nie odbuduje. Dam ci szansę. Za dużo straciłem. Wszystko twoja wina. Masz szansę, słuchaj, niedźwiedź. Scientific colony expanded. No syf, straszny syf. To wszystko twoja wina. Czemu? No bo tak. Bo cię po prostu pokonałem? Ja widzę szansę na odbudowę w tej grze. Trzeciego ataku się nie spodziewasz. W co mi strzelisz wtedy? No, ja nie wierzę, jakim cudem jeszcze się patrzę. Ja rozumiem piechurów, rozumiem kapłanów, ale się patrzy. To był dobry żart, muszę ci przyznać. Tak, bardzo. Jestem z niego dumny. Mógłbym cię już w sumie kupić teraz, ale... Nie warto. Stary, ty kupować będziesz, no weź, nie. Troszeczkę tylko. Nie, ja stary, wiesz, tam to nie. Wiesz co, daj spokój, no. No właśnie tam, daj spokój, stary. Ach, ta muzyczka z Scavengerów. Masz jakąś inną muzyczkę? Ono ma to paja. Okej. To ja nie mam jakiejś specjalistycznej muzyczki. Chociaż może to jest Scientificu muzyka, nie wiem. Widać, że to jest każda raz ma osobną. Ceny prądu jak skoczyły. Wiem. Nieźle. Ech, nadwyżka żelaza. No miło, ale co mi po tym. Co jest, kurde? Czego mi brakuje? Co tam, Kwiatku? Żebyś nie zapomniał czasami. Aha, fajnie. Miło, że mnie wykupujesz. No tak, żebyś wiedział, że jesteś zagrożony. Ja ci tylko przypominam, że ja jestem nastawiony na miłą kooperację, a nie niszczenie i wykupowanie się nawzajem. Ja też jestem nastawiony tylko na miłą kooperację, niedźwiedziu. No właśnie, coś mi się nie wydaje. O Jezu, te pieniądze. Jaki ty masz debet? 65 tysięcy, ty jesteś biedny jak żuk. No jestem, no źle zagrałem na początku. Początek jest najważniejszy w tej grze. Bardzo, to prawda. Potem już możesz tylko dogorywać. Dlatego na dwóch graczy to się tak średnio gra, bo... No wiadomo, jak to się kończy. Przestań mnie kupować! Natomiast jakbyśmy grali na większą ilość graczy, to wtedy byłoby ciekawiej. To prawda, będę się trzymał, co to... No nie, bez sensu. Nie, teraz na wodę! Silniki na wodę to nie jest dobry pomysł obecnie. Nie. Może się pobawię trochę. A tak zacząłeś robić? Jak? Fajny pomysł. Ja nic nie zacząłem robić, proszę z nami patrzeć na mnie. No i wyłączył. Dobrze, wyłączaj. Nie, no. Wszyscy z Scavengerem powinieneś ze mną tym móc walczyć. Mogę cię już kupić. Blisko niedoboru. Mogę cię już kupić, wiesz? Przestań. Czemu? Nie podoba mi się twoje podejście do życia. Co jest z nim złego, powiedz mi? Twoje zachowanie jest infantylne i niegodne zaszczytu dowodzenia armią. Nie widzę w tym nic złego. Ja widzę. Co się stało?
Jezu, twoje akcje są tak drogie. To szkło. Się sam wbić. To szkło. Dobrze, Niedźwiedź, powiedz, czy mam cię dobijać, czy nie? Jeszcze nie. Ja to jeszcze wygram. Dobrze, to jeszcze wykupię swoje akcje, żeby było. Żeby jeszcze wzrosły. Mam więcej koncesji, naprawdę. Naprawdę! Przydałaby się koncesja. Co to za są różne akcje? O! Masz to. Okej, okay, tu jest to. To ci przynosi taki zysk, to ci przynosi taki, a to taki. Dobrze, rozumiem. Brakuje wody. Tak bardzo brakuje wody. Bo najpierw to, że ja nocą nie produkuję tej wody. Tak? Nie, bo to są te one działają na panele słoneczne. Jasne, już łapię. Ja już nocą łapię. Nie mam wody i to mnie dobija. Dobra, wykup mnie. Wykup mnie, poddaję się. Kolega Ignacy Wins, dziękuję serdecznie. Zobaczymy. Największy przychód, zobacz, 230 na samym szkle. Ja podejrzewam, właśnie, na początku byłem wyżej. Na samym początku tam byłem, jeszcze był taki moment, że okej, było takie bum, bo ten zły budynek postawiłem już w końcu. Wiesz co, ja ci odskoczyłem, bo zobaczyłem, że on się blisko, ja byłem z Scientific, więc mogłem budować na surowcu prosto i przetwarzać. Mm-hmm. Więc zobaczyłem, że ze stal mi zaczęła dobrze w miarę podchodzić, więc postawiłem na tym żółtym, czyli to jest aluminium? Nie, żółte to jest silikon. Na silikonie postawiłem dwie huty szkła. I wtedy jeszcze wstrzeliło się żywność i wstrzeliło mi się wszystkie te wodne przetwórstwo. I z tego po prostu poleciało mi niesamowicie do przodu. A mi się wydaje, że w tym momencie na twoim kanale jest filmik, w którym cię pokonuję, ponieważ za chwilę zagramy drugą grę i okay. Na kanale Ignacego na pewno jest filmik, w którym ja go pokonuję. Dobrze, to do sprawdzenia na pewno, nie? Dzięki wielkie Niedźwiedzie za grę. Też dziękuję. I do usłyszenia w kolejnych materiałach. Mam nadzieję, że jeszcze z Offworldem się spotkamy. Bajo. Pa.